Wolontariusze z Wolontariatu Pracowniczego Enei Wytwarzanie kontynuują akcje rewitalizacji ogrodów, które znajdują się przy kozienickich instytucjach pomocy społecznej. We wtorek, 15 maja, grupa wolontariuszy odwiedziła Dom Pomocy Społecznej imienia Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Założenia są takie, że cyklicznie co roku będziemy angażować się tutaj społecznie, pomagając przy rewitalizacji ogrodów. W zeszłym roku zrobiliśmy to przy warsztatach terapii zajęciowej, dzisiaj przyjechaliśmy do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych. Chcemy po prostu nadać troszeczkę świeżości, pomóc ogrodowi, pomóc tutaj podopiecznym, spędzić z nimi czas. Porozmawiać przy tej pięknej pogodzie. Widzę, że pani dyrektor przygotowała też grilla, także zapowiada się fajna ciekawa akcja. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, trawnik przed jednym z pawilonów DPS-u zmienił się nie do poznania. Do pracy dołączyli się także podopieczni placówki. Na nowo utworzonej rabacie pojawiły się drzewka oraz krzewy ozdobne. Całość została zabezpieczona przed chwastami i udekorowana korą. Na koniec nie mogło zabraknąć podlewania. W ten sposób powstał piękny przydomowy ogródek. Wszystkim zaangażowanym w tę akcję w imieniu swoim, pracowników oraz mieszkańców DPS-u podziękowała dyrektor placówki Elżbieta Czapla. Przekazała też na ręce Justyny Tkaczyk-Kurek symboliczny upominek. Kolarz wykonany przez podopiecznych placówki. Zmięczeniem wtorkowego spotkania był wspólny posiłek na świeżym powietrzu, który był kolejną okazją do integracji wolontariuszy i mieszkańców DPS-u.